Children use the window shopper. And the jewelry store looking at you to get by. Don't use the window shopper. Dealership trying to get a test. Powiedz, dlaczego przyszedłeś? Bo kocham grać w koszykówkę. Trenuję tutaj z chłopakami w klubie i chcę spróbować swoich sił. Jak często trenujesz? Jak często trenuję? No, codziennie mamy, no tak. Od poniedziałku do piątku na straży albo na 24. Na ogrodowej. Dobra, a powiedz, tak amatorsko, czy już tak... Nie, tak... No, na poważnie. Reprezentanta polskiego. Tak. Polskiego. No to jakbyś to powiedział właśnie o tym reprezentancie jeszcze raz. Może reprezentant. Albo tutaj kolega. Ja nie wiem, tam... To bardzo dobrze. Imię i nazwisko twoje? Szymon Palacz. Mam na imię. I mamy w drużynie kolegę, który reprezentuje Polskę. Przemysław Karnowski. Do lat 16. Było ostatnie mistrzostwo Europy i chłopakom się udało zająć 4. miejsce. I rzeczywiście... Rzeczywiście umie grać. Dobrze umie grać. Wszystko. No potrafi. Ma 2.13. Ma 2.13 wzrostu centra. No nie wiem, co panu można powiedzieć jeszcze o nim. Był w piątce najlepszych graczy w mistrzostw Europy. Dostał nagrodę Fair Play. Jest takim wzorem w waszej drużynie? No jest wzorem, jest bardzo dużym wzorem. Ciężko się z nim gra, ale dużo można się nauczyć. To jest akurat streetball, no prawie jak koszykówka. Dlaczego właśnie ten sport? No, bo jest bardzo kontaktowy. No, trzeba trochę myśleć. No i w ogóle koszykówka jest bardzo fajna w porównaniu do innych dyscyplin sportu niektórych. Dobra. Tak to jest.